Brama za nami zamknięta. Major. Idziemy przez tą uliczkę. Zawsze dobrze powełszyć nocą. Zawsze dobrze powełszyć nocą. Miejsce, gdzie zazwyczaj jest masa ludzi, coś się dzieje, zabawa, jedzenie, jakieś imprezy lokalne. Wygląda jak po apokalipsie. No, prawie taka pustka. Jeśli to jest nuklearna zima, to my jesteśmy stalkerzy. Tylko skąd byłby wtedy prąd? Od dziecka się to przychodziło. Dużo się w tym miejscu zmieniło. Błonia w Bielsku Białej. Kiedyś było tu mniej płotów, ale za to zawsze było dużo zabawek różnych. Huśtawki, zjeżdżalnie. Drabiny, inne takie. Oczywiście miejsce do robienia jakichś koncertów i tak dalej, albo występów. Cisza. Majer postanowi skończyć wełszyć i ruszyć swój puszysty zadek. Ale w skrócie, nie chodzimy tu, gdy są tłumy ludzi, powód. Dużo, dużo, jeszcze raz więcej rowerów. A jaki major jest na rowery, to każdy, kto go ogląda, to wie. Gorsze to tylko kosiarka i pociąg. Major, nocny spacerowiczu. Ok, a tak to wygląda, kiedy wyłączę lampkę. Moją czołową. Dobra, może to nie był najlepszy pomysł. A może jednak? Ktoś idzie z naprzeciwka. To był major. Co teraz? Zamykać. No chodź. Wszystko się topi.
Czyżby Majer też chciał pozjeżdżać na sankach? Sanki to on by mógł najwyżej ciągnąć. I wszystko przy granicy z lasem. Górskim lasem. Tam dalej tylko drzewa i góry. Oraz dziki, wilki, jelenie, rysie i takie tam. No. Noc na przedmieściach. Jakieś dzieci się bawią, korzystają ze śniegu, zjeżdżają. No i idziemy. Majer Wełszy. Głównie. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia następnym nocnym zimowym razem. Na razie.